Witaj, muszki z Citroen Dragon w kolejnym odcinku z Hardware 4 na nowym DLC Trial of Allegiance jako Imperium Brazylii i Portugalii. W ostatnim odcinku, nasz cesarz powrócił. Trochę, wydaje mi się, że jakby dali taki, jakiś ubiór cesarski, taki, jakiś szlachecki, to byłoby lepiej, ponieważ tak to, jak ktoś ma garnitur, to każdy może powiedzieć, że jest cesarzem. W tym odcinku będziemy atakować Boliwię. W ostatnim odcinku na szczęście nic się nam nie stało przez to, że zaatakowaliśmy Urugwaj. A nie wiemy, jak to z Boliwią jest, więc w głównej mierze chodzi o to, że Pakt Monroe na razie nie działa. Co dla nas jest znakomite. Ale z drugiej strony dostaliśmy bardzo dużo batalionów karnych. Wow. No i bateriony karne nie da się chyba edytować, coś mi się tak wydaje. Tak, no możemy tylko zobaczyć, jak wyglądają. Piękne. Więc jedyne, co to nam zostało, to musimy zacząć produkować artylerię, ponieważ zauważyłem, że tam jest potrzebna. Okej. Okay. Więc zobaczmy sobie, co tam pisze nasz cel narodowy. Chociaż region Acre, albo Acre, nie wiem. Znajduje się obecnie pod naszym panowaniem. Mogliśmy wykorzystać historyczne konflikty graniczne jako pretekst do oderwania większej części Boliwii. Mogłoby to dać dostęp do ogromnych ilości niewykorzystanych zasobów naturalnych, zapatrując nasz przemysł w nadchodzących dziesięcioleciach. Okej, czyli w sumie takie, że... A, to w sumie... Prowokacje można zrobić. Okej, wyłączmy w takim razie trenowanie. Zbytnio nie mają dywizji, ale pytanie jest takie, czy mają doktrynę Monroe, co oznacza, że musimy zapisać sobie. Mają tego gościa, którego kojarzę, że on był? Coś mi tak przychodzi, że chyba on był, ale z drugiej strony nie. Oraz też patrzyłem na te drzewko z Boliwii, bo myślałem, że oni mają kontent, a okazało się, że Urugwaj miał kontent. W sumie nie pokazałem tego, ale... Tak, Urugwaj miał kontent i miał chyba więcej ikonek niż Paragwaj, ale miał mniej celów narodowych, więc trochę złomu. Okej. Okay. Dobra, nikt się tutaj nie przejmuje Boliwią. Więc nikt nie będzie ginąć za Boliwię. Bardzo dobrze. A my nic nie możemy dalej robić. Mamy to, ale dosłownie nic nie możemy zrobić. Okej, okay, więc w międzyczasie ja tutaj sobie tylko powyłączam rzeczy, bo musiałem zrobić sobie restart. Chciałem po prostu ten Player Lead Conference włączyć. I możemy sobie dać mega agresywnie, bo oni w ogóle nie widzą, żeby mieli dywizję. Okej, okay, następstwa trzęsienie ziemi w Chilan. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,3 i maksymalnej intensywności 10 w skali Mercalego. Jest inna skala, więc ta jest większa. Obróciło chilijskie miasta Chilan i Concepcion w całkowitą ruinę. Tak, to prawda. To coś takiego się stało, co znaczy, że oni dosłownie teraz mają jakieś minusy? Mają konflikt z Mapuczami. Ale co to coś im to daje? Ta flaga jest dziwna, nie wiem dlaczego. Czy to powoduje, że mają jakieś minusy? Czy dostali obrażenia do tego? Nie wiem. Ale na razie my przejmujemy tutaj terytoria. Dosłownie nikt tutaj nie stoi, więc my tutaj spróbujemy zdobyć jak najszybciej wszystkie miasta. No w ogóle nie mają dywizji jakby. Tutaj nawet zostawiliśmy trochę, żeby przeszli, ale nawet tam się nie wlali, więc... Trochę jestem obrażony na nich, że tego nie robią. Dobra. Chcę mieć jak najszybciej samoloty, więc teraz to jest idealna pora, żeby zaatakować. Nie możemy tego zrobić, więc zróbmy o tak. Raczej nie mają nic w stolicy. Więc... O! Teraz może się udać. I co? Coś nas zaatakowało. A! Już mają coś w stolicy. Kurde! Czyli będą ciężkie walki o stolicę? Nie! Ponieważ wyszli tutaj. Teraz szybko przejdźmy tu. A dwie dywizje tu. Dobra. A nie, stolica to jest jedna prowincja. Dobra, szybko wejdź. Kurde, nie udało się. Nie, wiecie, trudno to zobaczyć w górach. Więc aż tak bardzo nie było mi to widziane, ale... Tak, tego jeszcze nie będę brać, bo to daje nam na wszystkie kraje, które...
są wolne, więc zobaczymy. Możemy to zrobić, bo to daje nam przez dłuższy czas mega duże bonusy. Flota, jakby to nam się miało kiedykolwiek przydać. Okej, okay, więcej dywizji, mamy tyle manpowera, że nawet nie musimy się martwić to. Tak. A nie, to jest coś takiego. Dobra. Nie możemy? Czekajcie, co to nam daje? Daje efekt po usunięciu lokalnego. Wow, jakie to jest nic. Dosłownie nic. Dobra, zabiliśmy te dywizje. Tutaj wchodzą. O, mają własny model. Ci, te dywizje karne. To mi się podoba. Ale niestety w stolicy są. Tak, została nam stolica. Dobra, jest już 39, więc dobrze, że zaczęliśmy atakować. Bo tak to mielibyśmy duży problem. Byśmy byli bardzo do tyłu. Ale na razie sobie tutaj wszystkie rzeczy zdobędźmy. Okej, okay, ostatnia stolica. Okej, okay, chcemy wszystko. Mają tylko dwa regiony. Jakie duży kraj, a dwa regiony. No, trochę słabo. Nie powiem. Okej, okay, czy coś mamy tutaj? Możemy samoloty robić, ale mówię. Gotowe elementy. O, mamy już gotowy element myśliwca. Tak, takiego zrobimy. Ja akurat bardzo chętnie sobie produkuję jakiekolwiek myśliwce tam nam dają, ponieważ ja nie jestem dobry w budowaniu, a jako, że to ten kraj też nie jest jakiś taki mega, mega bogaty, to będzie problem. Ok, więc możemy stworzyć frakcję Mercosul. Możemy współpracę, możemy kryzys w Gujanie. A to zależy. Zobaczymy, jak to będzie. Zgadzam się, że nie potrzebujemy. Zawarcie porozumień berlińskich. Rezydent proponuje współpracę. Imperium dołączy do oś. Wiecie co? Bo to jest coś takiego, że... że ja chcę tylko podbić to, czyli to zrobić. A to, że tutaj jest coś takiego, to mnie tak mało obchodzi. Dobra, co to jest? Polityka dobrego sąsiedztwa. USA wojna. To jest po prostu polityka taka, że nic się nie dzieje. Dobra, idziemy w dominację Ameryki. Co najmniej 200 tysięcy żywej w polu. My chyba mamy powyżej tego. Nie, akurat zdobyliśmy to. Dobra. Więc na razie wysyłamy to tutaj. Albo nie, bo zginiemy. Więc na razie wysyłamy na neutralny Paragwaj. Dlaczego? Wiecie mi, to nazwa takich państw typu neutralny Paragwaj czy coś takiego to było najczęstsze z rzeczy, które... Aha, musi być podczas wojny. O. Zbyt szybko ich zabiliśmy. Dobra. Trochę słabo. Nie powiem. Kiedyś było bardzo dużo takich typu, że neutralny Paragwaj i coś takiego, i inne państwa że na świecie. I to było dosyć śmieszne, że państwa się nazywały tak. Wiecie, jeszcze komunistyczne, coś takiego jeszcze brzmi naturalnie, ale... Kiedy ktoś ma napisane neutralny w swojej nazwie, to jest dziwne. Okej, okay. Poczekamy sobie na koncept przemysłowy. Tutaj możemy sobie jakiegoś generała kolejnego dać. Ciebie. Masz nawet dobry trade ten. Tylko te koneksje polityczne trochę będą nam słabo wychodziły. Dobra, robimy te decyzje, chociaż aż tak bardzo mi się nie podoba. Zrobimy też tą imigrację. Imigrację tam już są. Właśnie, dobra, są w frakcji, to znaczy, że zapewne nie możemy już z nimi być. Nie, możemy być. I nie musimy dołączać do ich... Wow, dobra, jeżeli byśmy to zrobili, to nie musimy dołączać do ich frakcji. Dobra, to robimy. Po czym zrobimy to i będziemy szli jak najszybciej w to. Te rzeczy. Okej. Okay. Promocja imigracji. Bardzo chętnie. Jesteśmy bardzo nastawieni na migrację. Tutaj chyba już nic nie musimy robić, więc wróćmy do gospodarki. Zawsze lepiej wrócić do gospodarki w momencie, kiedy myślisz, żeby wrócić do gospodarki, bo
może naprawdę trochę zająć, zanim się uda nam wszystko ogarnąć z wojskiem, więc lepiej być na bieżąco z gospodarką. No i czekamy. Robimy nadal tą propozycję oddania ziem, z tego względu, że po prostu najbardziej mi się podoba zaniedbany kraj. Dziękujemy. Zaniedbany. Tutaj. Lokalne surowce. Lokalne surowce mi się najbardziej podobają. Na nasze nieszczęście niestety tutaj nie ma aż tak dużo surowców, ale jakby były, to by było fajnie. Ok, więc możemy promocję imigracji zrobić. I wtedy to jest tak. Możesz promować imigrację tylko raz z każdego kraju i raz dla każdego regionu. To może z królestwa tego. Chociaż nie. Chociaż mi nie opłaca, przecież są oni. Może z Japonii. Chociaż dla tych to może być lepiej. No. Dobrze, że napisali, że w tym, że to jest promocja tylko dla jednego kraju. Na pewno nie opłaca nam się na Portugalii, bo dosłownie Portugalia jest naszą marionetką. Zobaczymy, co jeszcze Franco będzie chciał, że tak powiem, zrobić. Ale nie powinno być aż tak dużo problemu. Czy my nie mieliśmy już migracji? Co my zrobiliśmy? No to. Jest już to. Okay. Jest 60%, czy jesteśmy w wojnie? Wiecie co? Co tam jest? Żeby to zrobić, więcej niż 60 poparcia wojen. A, poparcia! Albo wojna. Okej, okay, więc jesteśmy otoczeni przez przeciwników spoza naszych granic, dążących do odizolowania i zniszczenia naszego wspaniałego kraju. Po opanowanym sytuacji wewnętrznej, nasz czas, abyśmy zajęli się sprawami zagranicznymi i rozpoczęli działania na rzecz zwiększenia naszego bezpieczeństwa narodowego. Okej. Okay. Mnie tam pasuje. Tutaj już tak mało co dostajemy, bo no, niestety. Tutaj Polska kapituluje. Nic nowego. I czekamy w sumie. Infrastruktura może też trochę jest takim. Chciałem to. Okej. Okay. Finlandia wojnę ma. Pytanie, co zrobią? Fińskie AI nawet jest dobre, nie powiem. To jest jedna z tych rzeczy, która jest dziwna, że fińskie AI jest nawet dobre. Mi się nie udało, idąc z fińskim Finami, żeby coś się stało. Okej, okay. Tutaj widzę, że Quisling zaczął swoją walkę. No ma tylko w jednym regionie, ale ma za to zapewne dużo dywizji, więc nie ma problemu. Jeszcze nie grałem na historycznym do tego momentu, więc nie wiem, jak tutaj będzie z tym, ale wygląda na razie ładnie. Możemy medale rozdać, ale to za chwilę. Tutaj mamy już fabryki. Wszystko na razie mówię. Wszystko idzie w karabiny, bo tutaj będziemy mieć mega duży problem z karabinami. Okay. Mamy już 85%. Wow. Dobra, więc tak. Dominacja Ameryk. I co tam jest napisane w dominacji Ameryk? Nigdy nie będziesz w pełni bezpieczny. Nigdy nie będziemy pełni bezpieczni, mając w progu tak wielu przeciwników. Jednym z rozwiązań dla brazylijskiego rządu jest zostanie niekwestionowaną potęgą regionalną. To nieprawda. Nasi sąsiedzi to jak na razie bardzo dużo robią w armię, co mnie przeraża, ponieważ my totalnie drzewko armii ominęliśmy. Wow. Oni dosłownie nic nie mają z armii. I gość w... Kuś wygląda na jakiegoś gigaczada. A wy? A wy to w ogóle wszystko już armię robiliście. Okej, okay, widzę, że Finlandia się poddała, więc... AI jednak nie... Znaczy się historyczne cele w sumie, ale AI aż tak dobrze nie poszło. Tak. Zobaczymy, bo czasami na historycznych celach oczywiście nie jest historycznie, ponieważ Niemcy potrafią naprawdę zrobić Sicko Mode. A my tutaj chcemy elastyczną, a nie, agresywny zwiad weźmiemy. I co dalej? Dalej
większość fabryk będzie wydawać w to. Tutaj możemy... Możemy wystawić samoloty, te, które produkuję. Oj, ta super muzyka. To jest chyba z pre-orderu. Właśnie soundtrack. Ok, dominacja Ameryk. No, naprawdę dużo dywizji już tam do nas przychodzi. Więc tak, możemy Mercosur stworzyć, co oczywiście wiecie, co ja sądzę o tym. Albo możemy zacząć tutaj współpracę. Wydaje mi się, że to jest dobre. Tutaj oczywiście dalej już nie musimy, ale co to nam daje? Poprawę, siłę polityczną. Jest członkiem frakcji. Dobra, to nie ma, nie opłaca mi się. Dobra, w takim razie robimy kryzys w Gujanie. I zobaczymy, co to nam da. Realnie, bo dosłownie nie wiem. Możemy promować region. Ja myślę, że będziemy dla Japonii, bo może to nam poprawić realnie. Dalej robimy dla łodzi podwodnych. Czekaj nam produkt. Nie mamy śliwca tego pokładowego. Okej. Okay. Wolna frakcja odmawia przekazania. Sprawdzili nasz blef. Jeszcze pożałują tej decyzji. Odmawia przekazania. Opanowanie Amazonii. Kryzys w Gujanie. Ustępuje. Pytanie jest, co oznacza, że szykuje się do wojny. Nie wiem, co znaczy. Zazwyczaj oni też nie oddają tego, więc... A w ogóle Holandia jest teraz... Ma rządy tutaj. Okej. Okay. W takim razie zaczniemy od ultimatum dla Paragwaju. Neutralny Paragwaj, oby się stał już nie neutralnym, tylko brazylijskim Paragwajem. I co tam jest napisanego? Neutralny Paragwaj stał się zbyt niestabilny i nieprzewidywalny. Ze względu na nasze własne bezpieczeństwo narodowe musimy zintegrować w sprawy tego kraju i stabilizować tamtejsze rządy. Tak, to prawda. Okej, okay, więc... Mamy naprawdę dużo dywizji. Mamy jeszcze tą armię, więc może tutaj ją wyślemy i zmienimy jej kolor, bo ma zbyt podobny do poprzedniej. Okej, okay, mamy wolne fabryki, bo mamy już tyle fabryk, że po prostu możemy robić z nimi cokolwiek. Na razie sobie tak postawimy. Chodzi o to, że ja chcę mieć miejsce na porty i to dlatego nie chcę tak stawiać przy brzegach. Możemy zacząć przynajmniej budować te porty. Zrobimy takie wielkie, jeżeli chodzi o budowę fortów. Okej, okay. Medale. Okej, okay. Za chwilę zobaczymy, co tam odpowiedzą nam. Zużycie zaopatrzenia, ewidentnie to będzie bardzo przydatne. Argentyna najpierw, bo powiem tak, nie sądzę, żeby nam się udało najpierw zaatakować Chile. Lepiej zaatakować najpierw Argentynę. Okej, okay. Neutralny Paragwaj postanowił nie być neutralnym, ale jest nadal neutralnym, więc jest znakomicie. Więc my to, co teraz robimy, to wielki rozkaz i zaatakujemy. Nie są żadnej frakcji, nie mają nic. Sprowokowanie Argentyny to będzie... Nie wiem, co oni będą chcieli zrobić dokładnie. To jest, że Argentyna chce nas odizolować i zniszczyć, jakby jak. Ale jest zbyt spokojnie, pochopnie jej w tym... Ale jeśli zbyt pochopnie jej w tym przeszkodzimy, możemy narazić się na gniew amerykańskiego rządu. Zamiast tego sprowokujemy argentyńskie władze do oddania pierwszego strzału. Nie końcu, że zemścimy się za wojnę w 1825 roku. Tak, to jakby było wczoraj. Tak, uwielbiam to. Tak, to było wczoraj, tak, tak. Okej, okay, możemy to robić, ale nie obchodzi mnie zbytnio to. Chcę tylko Portugalię jak najbardziej zwiększyć. Tutaj już ćwiczą się te dywizje. Okej, okay. Się Niemcy pogodziły. Wydobycie 3 i 2, wow, od razu dwa poziomy do przodu.
Lepsza broń. Nie widzę, żebyśmy mieli własne ikonki broni do tego, więc aż tak bardzo nie poszli, jeżeli chodzi o to, ale myślę, że nie było aż takiego problemu z tym. Okej, więc tak, nie chwyciła przynęty. Tego jeszcze bym nie robił. To może obronę ojczyzny zrobimy. Okej, po prostu potrzebujemy więcej czasu. Argentyna, podejrzana aktywność. Czyli co chwila możemy dorobić podejrzaną aktywność i oni mogą się na to nabrać, albo nie. Tylko jest taki problem, że jeżeli damy tą samą ten sam event, to może by się okazać, że po prostu nie odpali się, ponieważ trochę w kodzie tak jest, że jeżeli jest ten sam event, to się nie będzie chciał odpalić. I chyba to jest ten problem, że właśnie dali ten sam event i on się nie odpali nigdy. Uwielbiam. Uwielbiam, kiedy nie przetestują zbytnio swojego nowego DLC. Dajmy więcej piechoty i możemy dać już artylerię. I niech tutaj się zacznie. A nie, mieliśmy wystarczająco, jeżeli chodzi o to. Wow. Okej. Więc wszyscy niech trochę poćwiczą sobie. Ci mają dwa medale, wow. To chyba przez to, że nimi zdobywaliśmy stolicę i po prostu dzięki temu mają medale. Okej. Argentyna kompletnie nie chce nas atakować i chyba się jej nie uda nawet, bo jak mówiłem, nie wiedzą jak robić własną grę. Szkoda. Chyba będziemy musieli uzasadnić cel wojenny. Dobra, kolejny zapis. Po pierwsze nie mamy flagi, po drugie nie działa to. Po trzecie za chwilę zapewne ktoś będzie chciał ich gwarantować, znając życie. A jeszcze nie, dobra, poczekamy chwilę. Tak też. O! Jednak udało nam się, dobra. Przestajemy. Bum. Czyli wystarczyło to zrobić. Nie, może to była czasówka. Nie wiem jak to dokładnie, ale ewidentnie coś... coś słabo było zapisane z tym. Okej. Okay. Robimy dalej obronę ojczyzny, mamy maksymalny agresywny. Chodzi o to, żebyśmy się przebili przez wszystkie te rzeki, które tutaj są. Tutaj jest kilka rzek. Dobra. Więc dokładnie to robimy i może wezwiemy Paragwaj, ponieważ nic nie atakujemy z jego terytoriów. Jest już 100% na świecie, wow. Dobra, więc tak, możemy zawarcie porozumień mińskich, rzymskich. Co jakoś nie jestem wielkim fanem, żeby to zrobić. Możemy to zrobić, co, jak mówiłem, nie ma sensu. Możemy teraz Belgię w ogóle zaatakować. Więc spróbujemy wreszcie ten bank zrobić. Ale nie musimy w ogóle drzewka, jeżeli chodzi o armię, robić. Jak sami widzicie. Z łatwością wszystko zrobiliśmy bez armii. Po prostu na ilość poszliśmy. Taką najbardziej chamską ilość. Okej, okay, bardzo chętnie weźmiemy od was. Dalej idziemy w tym. Coś tutaj mamy, prowadzenie wojny. Nie potrzebne nam jest. No więcej do tego, bo już mamy problemy z tym, albo nie. Albo sobie najpierw zaczniemy od tak tutaj dobijać. Mamy już więcej stoczni, więc możemy zacząć od tak. Ulepszać. No i czekamy. Argentyna nie powinna być zbyt trudnym miejscem do podbicia. Buenos Aires już podbite. Tak, a na trailerze było, że Rio de Janeiro było podbijane, a tutaj jest to odwrót. Okay. Widzę, że nie mamy już, jeżeli chodzi o Japonię. Może to jest tylko dla jednego kraju. Było trochę głupie, ale okej.
Dobra. Grecja walczy. Mają strasznie, strasznie dużo punktów zwycięstwa mają, jeżeli chodzi o południe. Może chyba przez to, że dodali content do tego, że ten region może się wyzwolić. W ogóle tak, to jest jakby co, walijska Argentyna możemy wyzwolić. Tak, to jest prawda. Nie wiem dlaczego to dodali, ale jest tak. Dobra, przyjdźcie to. Ja tutaj wysyłam już kolejne dywizje. Mówiłem, po prostu przebijamy się dywizjami. Jakby oni mieli mocne dywizje, to zapewne nie mielibyśmy dosyć duży problem, ale takie, jako że mają dosyć słabe, to my dosłownie masą ich możemy przepchnąć. Dobra, co robimy dalej? Zwiad. A po zwiadzie... pociągi by się przydało zacząć budować. Zapominam. Póki nie masz, tych aż takich dużych braków, to nie pokazują ci, że nie masz pociągów wystarczająco. A jak to... wow. Już tyle, to które zrobiliśmy? Nice. Dobra, pytanie jest takie strajki. To zrobimy. Dobra, wyślijmy tutaj w takim razie. To powinno pomóc. W sumie mamy chyba najlepsze myśliwce w tym regionie. No i trzeba dalej robić tutaj rzeczy. Tutaj możemy zaniedbany kraj wreszcie zmienić. No w sumie zaniedbaliśmy trochę kraj. No i nie powiem, ale w tym odcinku chyba zakończę, bo jakbym kończył na tej wojnie, to byśmy kolejny odcinek też byłby dosyć długi, więc jeszcze zapewne z dwa odcinki będą z tej serii. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miłego komentarza, subskrypcję. Z wami Trahul. No to cześć.